Chwała niech będzie Panu Jezusowi Chrystusowi. Amen, amen. Kochani, uwielbiam rozpoczynać każdą usługę słowem właśnie takimi słowami, ponieważ cały ten czas oddajemy w Jego ręce. Będziemy mówić o Panu Bogu, będziemy mówić o Panu Jezusie, będziemy rozważać te wspaniałe treści. Kochani, moim zwyczajem, moim, który zawsze mam, to kiedy wychodzę, aby zwiastować słowo, jeszcze raz choćby minutkę poświęcić czasu na to, aby poprosić szczególnie Pana Boga o to, aby nas pobłogosławił. Więc może jeszcze raz pochylmy nasze głowy, ja jeszcze raz się chcę pomodlić. Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Twojego umiłowanego Syna, stajemy dzisiaj tutaj przed Twoim tronem, w tym zborze, spotykamy się z Tobą, aby słuchać słowa. Panie, każdego z nas proszę Cię, błogosław. Otwórz nasze uszy, nasze serca, napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy rozumieli, aby wszystko było jasne, czytelne, aby nie było trudnych rzeczy, ale wszystko, aby było podane jasno i czytelne. Proszę Cię o to, Panie. Niech imię Twoje, imię Pana Jezusa Chrystusa będzie uwielbione. Amen. 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 Kochani, jest to dla mnie wielki przywilej móc stanąć pośród Was i wspólnie z Wami czytać Słowo, studiować Boże Słowo przez tych kilka wykładów, które mamy przed sobą. Dzisiaj będą to dwa wykłady. Będziemy rozważać, studiować Boże Słowo, rozważać Biblię. Jestem też przekonany, że ponieważ wiem, że wiele osób jest zupełnie nowych, pierwszy raz na takim wydarzeniu, chciałbym jakoś zapowiedzieć, o czym będziemy mówić, jak to będzie wyglądało podczas właśnie tych sesji wykładowych. Przede wszystkim z pewnością to, co być może będzie nowe dla Ciebie, jeśli jesteś pierwszy raz, to, że będziemy korzystać tylko z Bożego Słowa, tylko z Biblii. Nie sugerujemy się jakimiś tradycjami, jakimiś tam rzeczami, do których ludzie doszli na przestrzeni lat, zagmatwali niektórzy wiele rzeczy. My chcemy sięgać po Biblię, Pismo Święte i próbować z Niego zaczerpnąć prawdę, bo Pan Jezus powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Więc jest to jedyne źródło, z którego możemy dzisiaj zaczerpnąć prawdę. Chcemy tej prawdy, prawda? Chcemy nią się nakarmić. A więc być może to będzie dla Ciebie nieco nowe. Z pewnością będę to chciał robić tak żywo, z mocą Ducha Świętego, z pomocą Jego zwiastować przez ten czas właśnie Boże prawdy. A więc będziemy tak właśnie rozważać to, co chcemy, o czym dzisiaj chcemy mówić. A o czym będę chciał mówić? Dzisiaj są dwa wykłady i pozwólcie, że powiem tak. Bóg jest początkiem wszystkiego. Pan Jezus powiedział, ja jestem alfa i omega, początek i koniec. Od Pana Boga rozpoczęło się absolutnie wszystko. On jest początkiem wszystkiego. On był przed wiekami, On jest wieczny. Zanim jeszcze cokolwiek zaczęło istnieć, On był. On po prostu jest. Więc w tych dwóch pierwszych dzisiejszych wykładach, bo będą dwa wykłady dzisiaj, jeden po drugim, będę chciał rozważyć wspólnie z Wami, odpowiedzieć sobie na pytanie, które z pewnością zadałeś sobie choć raz w życiu. W jakiejś okoliczności, która spadła na ciebie, w jakimś dziwnym wydarzeniu, którego być może nie rozumiałeś, albo po prostu, kiedy nagle przyszła jakaś refleksja, zadałeś sobie pytanie, może raz w życiu, kto to jest Pan Bóg? Kim jest Bóg? Jaka jest Jego natura? Co jest takiego szczególnego w Nim, w Bogu? Kim On jest? Wiecie, to jest bardzo wyjątkowe pytanie, bo wielu ludzi, ilu nas tu zresztą jest, odpowiedziałoby inaczej. Kiedy spotykasz się z jakimś człowiekiem, albo kiedy ja mam okazję spotkać się z jakimś człowiekiem i pytam się, kim jest Pan Bóg, albo jaki jest Pan Bóg? Najczęściej padają takie bardzo już zmęczone określenia, jak Bóg jest miłością, albo Bóg jest dobry. Ale niech mi wolno będzie powiedzieć, czy naprawdę te dwa małe słowa określają tak
wielkiego Boga w pełni? Czy tylko te dwa słowa wystarczą, żeby określić tak potężną i wielką istotę, jaką jest Pan Bóg? Czy naprawdę, gdybyśmy chcieli powiedzieć, jaki jest Pan Bóg, wystarczyłoby te dwa słowa użyć i człowiek by mógł powiedzieć, to jest wszystko, co kim jest Pan Bóg i już teraz wiem, poznałem Go, jest dobry i powiedzmy tam miłosierny, jak niektórzy by tylko powiedzieli. To nie wystarczy. Bóg jest wielki. Bóg jest potężny. Dzisiaj podczas tego wykładu w kilku słowach postaram się zobrazować albo powiedzieć, chociaż moje usta i mój umysł i język polski jest za mały i zbyt można było powiedzieć, zbyt pusty, ubogi, żeby określić tak wielkiego i potężnego Boga, który włada całym wszechświatem. Więc kochani, będziemy chcieli sobie na to pytanie odpowiedzieć. Kochani, były takie osoby w Bożym Słowie, które zadawały takie pytanie. Kiedyś pewien władca egipski, faraon, ci, którzy znają Biblię, bo z pewnością nie wszyscy znają tak od deski do deski Biblii, to jest zrozumiałe, ale był taki władca, faraon, do którego poszedł Mojżesz, Boży sługa, o którym mówi Biblia. Poszedł do tego faraona i kiedy zaczął mu mówić, że Bóg oczekuje, że ten naród ma wyjść, a więc naród izraelski ma wyjść z Egiptu, bo wówczas był w niewoli, faraon zadał takie pytanie. Któż to jest Pan, że mam usłuchać Jego głosu? Któż to jest ten Pan, o którym Ty mówisz, że mam wypuścić Izraela, wypuścić ten naród? Któż on jest? Nie znam go. Nie wiem nic o nim. Kochani, wielu ludzi dzisiaj chodzi po ziemi i nie wie nic o Bogu. Myślą, że wiedzą, bo ktoś im parę słów powiedział, ale tak naprawdę nie wiedzą nic. I tak samo jak faraon zadają to pytanie, któż to jest Pan Bóg? Niektórzy nie wiedzą, kim jest Bóg, ale bardzo chcą Go poznać. I być może dzisiaj jest właśnie dzień dla Ciebie, abyś poznał tego Boga, którego będziemy zwiastować. Ale także nie tylko faraon zadał takie pytanie. Byli tacy, którzy wierzyli, już uwierzyli w pewnej łódce, w której płynęli, w którą posługiwali się, aby gdzieś dopłynąć. Nagle zobaczyli, że po wielkim i wzburzonym morzu idzie jakaś istota. Nie miała jakichś pontonów na nogach, nie posługiwała się jakimś innym pojazdem, łódką, on szedł po wodzie. I nagle, chociaż to było w innym momencie, ale być może pamiętali to zdarzenie, kiedy on uciszył tą burzę, bo to był inny moment, inne wydarzenie, ale kiedy na jego słowo uciszyło się to wzburzone i zmącone morze, ta burza, która zagrażała im ich życiu, nagle wypowiadają takie słowa. Któż to jest ten? Kim jest ten, któremu nawet morze, któremu nawet burze, któremu nawet okoliczności są posłuszne? Kim jest ten? A więc jak widzicie, były takie osoby, które sobie takie pytanie zadawały. Kochani, powiedziałem, że będziemy korzystać z Biblii, z Pisma Świętego. Z pewnością każdy z nas albo większość w domu ma tą księgę. I ta Biblia, to Pismo Święte bardzo wyraźnie mówi o Bogu, kim On jest. Ale zechciejmy zadać sobie pytanie i przeczytać zarazem pytanie, które pada w Biblii. I kiedy otwieramy pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek? Któż z ludzi wie, prócz ducha ludzkiego, który w nim mieszka. Ale czytajmy dalej, bo to nie o człowieku teraz rozmawiamy. Czytamy dalej. Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. Kochani, te dwa zdania odkrywają niesamowitą tajemnicę. Po pierwsze, spróbujmy zrozumieć tą drugą część. Kim jest Bóg, nie poznał nikt, tylko Duch Boży.
To znaczy, że nikt, żadna istota oprócz Ducha Bożego, który jest w Bogu, nie poznał tak naprawdę w 100%, kim On jest. Nie dane jest żadnej istocie, czy to ludzka istota, czy to jakaś niebieska istota, poznać, objąć swoim poznaniem w pełni, w 100% tego, kim On jest, kim jest Bóg Wszechmogący. Tylko Duch, który w Nim mieszka. Ale też zrozummy tą pierwszą część. Nikt też nie jest w stanie poznać, kim jest człowiek, jak tylko to wnętrze człowieka. Dam wam przykład, kochani. Nikt z was nie mógłby powiedzieć mi tak naprawdę, kim ja jestem. To tylko ja, wewnątrz mnie, mój duch rozumie te wszystkie złożone procesy, które się dzieją, które zachodzą we mnie. Tylko mój duch rozumie tak naprawdę, co ja myślę. Ja sam mogę przecież o sobie najwięcej powiedzieć. I tak samo i wy, kochani, każdy z was. Ja nie mam takiego poznania i nikt z nas nie ma takiego poznania, aby móc podejść do kogoś i powiedzieć, ja o tobie wiem wszystko. Nie mamy takiego poznania, ale ty, siedzący na tej sali, ty wiesz, skąd pochodzisz. Ty wiesz, co jest w twoim sercu. Ty wiesz, co jeszcze dzisiaj czyniły twoje ręce, co przechodziło przez twoje myśli. Nikt ciebie nie poznał, tylko właśnie to twoje wnętrze, twój duch ciebie zna. I on wie, że być może dzisiaj siedzisz na tym miejscu i bardzo pragniesz przemiany, zmiany, nowego życia, bo twoje wnętrze, właśnie ten duch ludzki, który jest w tobie, wie, że być może jesteś w miejscu, w którym absolutnie nie powinieneś dalej być. Tylko ty znasz siebie. Tylko ty możesz o sobie tak naprawdę dzisiaj coś powiedzieć. Ale to zdanie, które tu pada, że nikt nie poznał Boga w 100%, nikomu nie jest to dane, nie zamyka przed nami drzwi, aby Go poznać w taki sposób, jak możemy Go poznać. Bo w innych miejscach Biblia wyraźnie mówi, że Bóg daje się poznać ludziom. Że On daje się usłyszeć tym, którzy Go wołają. Że On przybliża się do tych, którzy się do Niego przybliżają. A więc Pan Bóg odkrywa się przed człowiekiem. On chce się dać poznać. Kochani, jest taki wspaniały werset w Biblii, w którym jest napisane, że starajmy się usilnie poznać Boga, a że da się poznać, jest to pewne jak to, że nastanie poranek. Da się poznać, pozwoli na to, bo On chce być poznany. On chce, abyś ty, drogi człowieku, który dzisiaj na tym miejscu jesteś, poznał Go w taki sposób, jak to jest nam, ludziom, umożliwione. Tylko Duch Boży zna tak naprawdę w 100% Boga i tylko nasz duch ludzki tak naprawdę rozumie, co się dzieje wewnątrz nas. Wszystko, co istnieje, powiedziałem na początek, swój początek ma właśnie w Bogu. Wszystko, co zaistniało, cały wszechświat, wszystko, co widzisz swoimi oczyma, zaczęło się od Pana Boga. Na początku, czytamy, nic nie było, był tylko Bóg. On jest początkiem, jak powiedziałem na samym wstępie, i końcem. On rozpoczyna i On zakańcza. On ma pierwsze zdanie i ma ostatnie zdanie. On jest wszystkim we wszystkim. To jest Bóg, kochani. I wszystko, początek swój ma w Nim. Więc jak tu dzisiejszych wykładów nie zacząć od tego, który jest początkiem? Od Boga. Ktoś mądry powiedział, że cała Ewangelia rozpoczyna się od Boga, od Niego, od Pana Boga. Wcale nie rozpoczyna się od człowieka, bo to Bóg wyciągnął rękę w kierunku człowieka i stale to czyni. Stale i każdego dnia wyciąga rękę po człowieka. On jest początkiem i końcem. Kochani, kiedy patrzysz na cały świat, i spróbujmy tak najpierw ogólnie powiedzieć o Bogu, bo chcemy coś więcej o Nim powiedzieć. Każdy, kto tu siedzi, chciałby się coś więcej dowiedzieć o Panu Bogu niż to, co do tej pory wie. Wyobraź sobie,
że cały ten świat, na który patrzysz, jest właśnie przez Niego stworzony. To On rozpoczął to dzieło. To, że te ptaki, które dziwnym sposobem zagnieździły się tutaj właśnie w tej belce górnej, za kratką wentylacyjną, są tam dwa, to jest, te ptaki, to jest Jego stworzenie. Ukształtował człowieka. Kochani, ja wiem, że świat dzisiaj sprzedaje taką informację, że my od małp pochodzimy. Ale to nie jest prawda. To jest absolutny błąd. To ludzie w swojej bezmyślności, chcąc zignorować Pana Boga i powiedzieć, nie chcę mieć z Nim wspólnego nic, wolą iść do zoo i tam obserwować swoich przodków. To jest, kochani, zwiedzenie i nieprawda. Jak zobaczysz i jak patrzysz na ten cały świat, nie możesz wyjść z podziwa, jak to jest, że jest tylko jedno, jedyne miejsce w całym wszechświecie, które obserwujesz, na którym jest życie. Jak to jest? Bóg. I to jest właśnie odpowiedź. Bóg jest. Bóg jest. On istnieje. On jest początkiem tego wszystkiego. On sprawił, że potrafisz kochać i że jesteś kochany. On sprawił, że na twoich policzkach pojawią się łzy z powodu smutku, ponieważ takie też i rzeczy przeżywamy, ale On też zapewnił, że w tym momencie jest z tobą. On też sprawił, że inni może i płaczą nad tobą. On też sprawił, że potrafisz zachwycić się tym pięknem stworzenia i kiedy słońce zachodzi, coś w tobie niesamowitego się pojawia. O, jakież to jest piękne. On to sprawił. On sprawił, że masz co jeść. On sprawił, że ziemia pełna jest pożywienia. On to sprawił, że żyjesz. On to sprawił, że zaistniałeś. Jak potężnym i wspaniałym jest On Bogiem. Dlatego właśnie w liście do Rzymian, ci, którzy znają Biblię, napisane jest, że Boga można obserwować i zobaczyć właśnie w dziele stworzenia. Więc kiedy idziesz na spacer, tak naprawdę widzisz, że to wszystko jest niesamowite. Nad tym wszystkim musiał być jakiś projektant. Wielu ludzi mówi, a szczęśliwy los, a jakaś siła, matka natura, jeszcze inne rzeczy tam wypowiadają, ale to jest wszystko zignorowanie jednej, jedynej prawdy, że Bóg istnieje. Bóg istnieje. Bóg istnieje, kochani. A więc nawet list do Rzymian o tym wyraźnie mówi, mówiąc, nie masz nic człowieku na usprawiedliwienie, bo to wszystko widać wokoło, że Bóg istnieje. Kochani, jestem świadomy tego, że wielu ludzi na świecie dzisiaj mówi absolutnie nie, Bóg nie istnieje. To jest jakieś kłamstwo, jacyś tam ludzie, dzisiaj się mówi, a tam po narkotykach wymyślili Biblię, Boga i tak dalej, ale z jednych wielu rzeczy nie jesteś w stanie w ten sposób wytłumaczyć. Jak to jest, że ślepemu przywracany jest wzrok? Jak to jest, że człowiek, który kocha zło, nawraca się do dobra? Jak to jest, że człowiek, który całym sercem prześladował wszystkich tych, którzy wierzą, nagle sam jest prześladowany za wiarę? Jak to jest, że człowiek, który kocha życie i nie chce się żegnać z tym światem, jest w stanie oddać całe życie Bogu? Jak to jest? Tych cudów nie jesteś w stanie w żaden sposób wytłumaczyć inny. Jak tylko to, jak tylko w ten sposób, że jest Bóg, że On istnieje i że działa, że i dzisiaj jest dzień, w którym On może zadziałać. A więc ważne jest, kochani, abyśmy poznali Go. Skoro już tak w kilku słowach zobrazowałem Go, choć wiem, że jestem ułomny w tym, bo jestem tylko człowiekiem, a tak naprawdę Biblia mówi o wiele więcej, że On jest tak potężny, że cały wszechświat nie jest w stanie Go wstrzymać, że wszelka istota przed Nim się kłania, bo tak potężną jest On istotą. Wszelkie demony, wszelkie duchy nieczyste, Biblia mówi, drżą przed Nim, ponieważ tak ogromnym jest Bogiem. Więc jak to jest, że człowiek potrafi tak bardzo bluźnić Bogu, odwracać się od Niego? To jest właśnie fakt tego, że nie znamy Boga.
że nie poznaliśmy Go. Ale dzisiaj zechciejmy iść dalej i sobie to wytłumaczyć i mam nadzieję, że dzisiaj to poznanie Pana Boga w nas wzrośnie. Kochani, skąd więc wiemy? Zadajmy sobie też takie pytanie. Skąd więc wiemy, jaki jest Bóg? Czy naprawdę tylko księża, duchowni i inni wiedzą, kim jest Bóg, a ja, szary człowiek, nie mający jakiegoś wykształcenia, czy ja mogę poznać, kim jest Pan Bóg? Kim On jest? Jaki jest Jego charakter? Co On lubi, czego nie lubi? Co kocha, a czym się brzydzi? Co miłuje, a czego nigdy nie będzie miłował? Czy tylko księża, duchowni, jacyś pastorzy mają prawo to wiedzieć? Nie, absolutnie nie. Ponieważ Pan Bóg dał nam wszystko to, co jest nam potrzebne, abyśmy te Jego cechy zrozumieli. Kiedy otwieramy pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, piąty wiersz, przeczytamy takie oto stwierdzenie, które tak bardzo pasuje do dzisiejszych czasów. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim ciemności. Kochani, to pierwsze znaczenie tego tekstu. Wytłumaczę to tak, abyśmy wszyscy to rozumieli. Jest takie, że owszem, światłość, tak to rozumiemy, światłość jest czymś dobrym, a ciemność zawsze jest tym czymś złym. Zresztą Pan Jezus o tym wyraźnie mówi, że On nas przenosi z królestwa ciemności do królestwa światłości. A więc nawet w tych słowach padają wyrażenia, że ciemność jest czymś niegodnym, złym, czymś, co jest poza Bogiem, bo przecież z tego czegoś jesteśmy wyrwani do królestwa światłości, a więc miejsca, w którym jest Bóg. Bóg jest światłością, czytamy w tym tekście. Ale to jest to podstawowe zrozumienie. Kochani, kiedy te słowa były pisane, kiedy apostoł Jan żył na ziemi jeszcze, zaistniała taka dziwna nauka. Ona w zasadzie zaraz na początku zaczęła się pojawiać. To była czysta herezja. Bo oto powstali ludzie, którzy zaczęli mówić, nie, Bóg nie jest światłością, Bóg jest ciemnością. I co mieli ci ludzie na myśli? Mieli na myśli to, że Bóg jest jakby zakryty, ukryty, On jest jakby w cieniu, w ciemności, że człowiek nie jest w stanie Go poznać. Że On tam gdzieś jest, daleko w niebie, najczęściej to nie interesuje się ludźmi i człowiek nie jest w stanie do końca poznać, kim On jest i czego On chce od ludzi. Ale apostoł Jan nie zgadzał się z tym zdaniem, nie zgadzał się z tą nauką. Mówi, absolutnie tak nie jest. To, co od początku było zwiastowane, to, co od początku było nauczane, mówi, to jest to, co słyszeliśmy, że Bóg nie jest ciemnością, Bóg jest światłością. Pan Jezus powiedział, mnieście ujrzeli, Ojca żeście zobaczyli. Mnie widzieliście, Ojca widzieliście. A więc Bóg się dał poznać. Dał się ludziom poznać. No, nie wiem, co mieli na myśli ci ludzie, którzy mówili, Bóg jest ciemnością. To znaczy, ja wiem, co mieli na myśli i zaraz to zresztą wytłumaczę. Oni stwierdzili tak, skoro Bóg jest ciemnością, a więc nie da się Go poznać, zrozumieć, pojąć tego, czego On chce, więc człowiek tak naprawdę nie wie, czego Bóg oczekuje od niego, więc człowiek może żyć jak chce. Skoro Bóg się nie interesuje, jest gdzieś daleko za chmurami, a kiedy ciemne chmury jeszcze napełnią ziemię, to już w ogóle nie widzi ludzi. Ludzie niektórzy tak myślą. A więc jest tam gdzieś daleko Bóg, nie interesuje się człowiekiem, jego losem i nawet nie wiadomo, czego od ludzi chce. To nie jest prawda. Jest, nie ma bardziej zainteresowanej życiem człowieka, jego losem istoty jak Bóg. Nie ma.
Kochani, nawet jeśli wydaje ci się, że jesteś samotny w swoim życiu i nikt nie myśli o tobie, nikt nawet nie pomyślał o tobie i o tym, jak się masz ciężko i co przechodzisz, o tych wszystkich być może trudach, zniewoleniach, o tych wszystkich przykrościach i porażkach, wiedz jedno, gdyby Pan Bóg na moment zapomniał o tobie, umarłbyś w tej sekundzie. Bo jest napisane, że On podtrzymuje wszystko przy życiu. Wszystko. Więc jeśli by zapomniał na chwilę o tobie, wystarczy sekunda, gdyby zapomniał o tobie w ogóle, nie istniejesz w tym momencie. Bo nagle to Jego podtrzymywanie twojego życia by się skończyło. Bóg nie zapomina. Jest napisane w innym fragmencie, choćby ojciec i matka cię porzucili, i ja cię nie porzucę, nie zostawię. Więc Bóg myśli o ludziach. Kochani, kochani, Bóg więc jest światłością. Jest poznany, dał się poznać. No niektórzy wtedy stwierdzili tak, to tylko specjalni ludzie. O, ileż razy to ja słyszałem. Tylko specjalni ludzie, którzy się wyuczyli, którzy tylko zdobyli jakieś tam doświadczenie, naukę, wiedzę. Tylko oni są w stanie poznać Boga. I kiedy przeczytasz Biblię, zauważysz, że prości rybacy znali Boga bardziej niż ci, którzy się wyuczyli. Prosty człowiek, który skruszy swoje serce i który uwierzy w Pana Boga, otwierają się przed Nim skarbnice poznania Bożego charakteru i Jego natury. Ale ci, którzy wolą myśleć, że to ja jestem kimś ważnym, a więc myślą o swoim wykształceniu, o sobie, przed nimi są te drzwi zamykane. Szczerym sercem, jeśli będziesz mnie wzywać szczerym sercem, powiada Biblia, bliski jestem Tobie. A więc ci, którzy wzywają Boga szczerym sercem, blisko jest Pan tych, którzy Boga wzywają szczerym sercem. A więc Bóg jest światłością, kochani. I są tacy ludzie, którzy do dzisiaj Biblii nie wezmą do ręki. Dlaczego? Bo oni uważają, że tylko księża ją zrozumieją. Tylko oni mają prawo, tylko duchowni, ci, którzy stoją za właśnie takim pulpitem, kazalnicą, miejscem, jakąś amboną, tylko oni rozumieją Biblię. To jest nieprawda. Tak wielu ludzi oddawało życie w historii świata za to, abyśmy dzisiaj Biblię mieli w rękach, ponieważ Boże Słowo jest dane ludziom, a nie tylko wybranym ludziom, wszystkim ludziom. Do dzisiaj wielu ludzi w taki sposób żyje, nie interesują się Panem Bogiem, sądzą, że inni, jeśli mu powiedzą o Bogu, to jest prawda, ani sami nie dociekają tego, kim jest Pan Bóg. Skąd jeszcze wiemy, w ogóle skąd wiemy, kim jest Pan Bóg? No, Biblia nam przecież mówi o tym, kim jest Pan Bóg. Kochani, całe Pismo Święte, cała Biblia jest nasycona prawdami na temat tego, kim jest Bóg. We wszystkich historiach, we wszystkich zdarzeniach rozpoznajesz Pana Boga. Widzisz, jak On się zachowuje, jak reaguje, kiedy widzisz Go, że pewni ludzie grzeszą, a On się temu sprzeciwia jako Pan Bóg. Widzisz, że On tego grzechu nie akceptuje. A kiedy widzisz pobożnych ludzi, którzy Boga kochają i którzy idą w Jego stronę i czytasz, że Bogu się to podoba, poznajesz Boga, że On brzydzi się złem, a błogosławi i kocha dobro. Więc kiedy czytasz Biblię, tak naprawdę poznajesz Pana Boga. Kiedy ostatni raz sięgnąłeś po Pismo Święte, aby dowiedzieć się o tym, kim jest Pan Bóg? Być może czas zacząć tą swoją przygodę w poznawaniu Pana Boga. Kim jest ta istota, która jest tak potężna i tak mocna? Kim On jest? Kochani, czy naprawdę nie warto spędzić trochę czasu, aby poznać najważniejszą i najistotniejszą istotę w całym wszechświecie, w rękach którego są twoje losy? Czy nie warto poznać tę istotę? Skoro On w swoich rękach ma twoje losy, twoje życie, czy nie warto spędzić choć trochę, choć część swojego życia na to, aby spróbować Go poznać? Kim jest ten Pan Bóg?
Jak Bóg więc reaguje w sytuacjach, w różnych sytuacjach, w ten sposób Go poznajemy. Kochani, dam wam przykład z życia. Każdy go zna, bo każdy to przeżył. Kiedy człowiek zakochuje się w drugiej osobie. I powiem to w biblijny sposób, bo dzisiaj świat jest bardzo zagmatwany. Kiedy mężczyzna zakochuje się w kobiecie i kiedy kobieta zakochuje się w mężczyźnie. Nie inaczej, bo Biblia wyraźnie mówi o tym, że Bóg się brzydzi innymi rodzajami związków. A więc kiedy mężczyzna zakochuje się w kobiecie, w jaki sposób jest w stanie poznać tą swoją upatrzoną kobietę? No w jaki sposób? Spędzając z nią czas, obserwując, jak się zachowuje w sytuacjach różnych określonych. Powiedzmy, kiedy przychodzi jakieś wydarzenie, no jak ona reaguje na tę sytuację, albo jak on reaguje w przypadku, jeśli tym wybranym dla kobiety jest jakiś mężczyzna, to jak on reaguje w tych sytuacjach. I wtedy jest w stanie ta kobieta albo mężczyzna stwierdzić, aha, on nie interesuje się jakimiś innymi rzeczami. On nie lubi tego. Jego ulubioną potrawą jest to i to. On lubi zjeść to i to. On słucha tego. On chodzi po górach, kocha chodzić po górach, nienawidzi, załóżmy, tego i tego. W taki sposób istota poznaje istotę. Kochani, to jest właśnie to, o czym mówię. Jak możemy poznać Boga? Chodzić z Bogiem, czytać Jego Słowo, spróbować zainteresować się Nim. Przede wszystkim Biblia mówi o Panu Bogu. Biblia mówi o Panu Bogu. Kim On jest, jakie jest Jego serce i jaki jest Jego charakter. I do tego zmierzam, aby podać wam kilka cech charakteru Pana Boga, które będą przewijać się poprzez te wykłady. Po pierwsze, tak naprawdę Bóg jest święty. Bóg jest święty. I od tego praktycznie wszystko się zaczyna. Że Bóg jest święty. On nie zaczął być święty w jakimś momencie i nie skończył być święty w jakimś innym momencie. On zawsze był święty, od początku, od wieków zawsze był, jest i będzie święty. Święty. Nie wszyscy rozumieją, co to znaczy święty. Niektórzy, no nie wiem, różne by można dawać przykłady, ale pozwólcie, że wytłumaczymy to słowo święty, bo to jest bardzo istotne. Kiedy mówimy, że Bóg jest święty, co tak naprawdę mamy na myśli? Czy przychodzi ci do głowy jakiekolwiek wytłumaczenie tego, że coś jest święte? No, ci, którzy słuchają uważnie i próbują nadążać za tym wykładem, stwierdzą tak, skoro coś jest święte, to znaczy, że nie jest nieświęte. A więc jeśli coś jest święte, to znaczy, że nie ma nic wspólnego z czymś, co nie jest święte. A więc jeśli coś jest sakrum, święte, to z pewnością nie ma nic wspólnego z profanum, a więc tym nieświętym, pospolitym czymś. A więc w taki prosty sposób zrozummy, co to jest świętość. Świętość to jest oddzielenie od zła, od grzechu. Od czegoś, co jest niegodne, grzeszne, złe i wszystko, co jest z tym związane. I więc jeśli mówimy, że Bóg jest święty, to znaczy, że wokół Niego i w samym Nim nie ma nic, co jest związane z grzechem. Nie istnieje wokół Niego nic, nie otacza się niczym innym, jak tylko tym, co jest święte. Gdyby coś nieświętego miało mieć społeczność z Bogiem, gdyby Bóg postanowił w pewnym momencie, chce mieć społeczność z tym, co jest nieświęte, w tym momencie przestałby być święty. Dlatego, że On sam w sobie jest święty, dlatego w Nim, w Bogu nie ma nic grzesznego i złego. Kochani, to jest bardzo dobra nowina. Bo jeśli Bóg jest wszechmogący i stworzył cały wszechświat, w Nim nie ma nic złego, grzesznego, niegodnego, to chyba należy się Mu naprawdę dzięki za to, że stworzył świat i nas. Chyba nikt z nas siedzący na tej sali nie chciałby, aby istniał jakiś wszechmocny, nieskończony Bóg, który nie jest święty.
Czy ktoś by chciał, żeby taki Bóg panował nad całym wszechświatem, który nie jest święty, który jest żądny krwi, niegodny i haniebny? O, biada nam wtedy. Biada nam, ludziom. Bo mielibyśmy naprawdę, no, ciężko by było. To jest takie zwykłe zdanie, ale nie chcę nawet sobie próbować tego wyobrażać. A więc Bóg jest święty. Święty. I On jest święty. Kochani, jak to jeszcze zobrazować przez zwykłe praktyczny obraz życia? No każdy z nas, wychowany przecież w tradycyjnych jakichś kościołach albo w jakiejś nauce, z której się wychowujemy, na pewno miał takie święte ubranie i nieświęte ubranie. Były takie niedzielne właśnie, święte ubrania, wypolerowane buciki, które człowiek nie śmiał ubierać do innego miejsca, jak właśnie do kościoła. A więc to ubranie, to święte, nazwijmy święte, choć i często było zakurzone, bo przecież no, w niektórych przypadkach cały rok wisiało w szafie nieubrane. Albo no, co lepsze przypadki raz na tydzień. A więc to święte ubranie pozbawione było tej codzienności. Tego, z czym się człowiek na co dzień zmagał, z cierpieniem i trudami dnia codziennego. A on na to ubranie tego nie doświadczało. To było święte ubranie. I tak, nie, tak jest właśnie też z Bogiem. On jest oddzielony od grzechu. Sam w sobie nie ma grzechu i nigdy grzechu nie popełnił, bo gdyby tak się stało, gdyby choć raz w historii świata pomylił się Pan Bóg, popełnił błąd, zrobił coś złego, przestałby być świętym Bogiem. I w tym samym momencie cały wszechświat by runął. On jest święty. Święty, poza grzechem. Pozbawiony tak naprawdę zła i grzechu. I tu rodzi się pytanie, kochani. Skoro On jest święty i nie może otoczyć się nieświętymi istotami, nie może otoczyć się jakąkolwiek istotą, która ma cokolwiek z nieświętością wspólnego, to co On z nami zrobi? To jest pytanie, które należy sobie zadać. Bo jeśli Bóg jest święty i wokół Niego nie może istnieć żaden grzech i zło, to jak ja mam sobie to wyobrazić? To jakim cudem ja mam z Nim żyć wiecznie, skoro ja święty nie jestem i nikt na tej sali święty nie jest? Jak to ma ze sobą współgrać? Kochani, ja to wytłumaczę, ale nie na tym wykładzie. Szczególnie jutro o tym będę mówił, bo chcę ci powiedzieć, że Bóg ten największy problem rozwiązał. Jest rozwiązanie. I to nie człowiek doszedł do tego, ale Pan Bóg. On rozwiązał. On wyszedł naprzeciw do tych nieświętych ludzi. On wyszedł naprzeciw. Człowiek tego w życiu by nie uczynił, bo powiada Biblia, żaden człowiek nie mógłby być zbawiony sam z siebie. Powiada Pan Jezus, dla ludzi jest to rzecz niemożliwa, ale dla Boga wszystko jest możliwe. Kochani, to jest ciekawe pytanie, bo zauważcie, Bóg jest tak święty, że nawet nie pozwolił na to, aby nieświęte oczy na Niego nie patrzyły. Jest taka historia biblijna, dla tych, którzy może nie są zaznajomieni. Oto pewien Boży mąż, człowiek naprawdę prawy, chciał oglądać Boga. Wołał: Boże, pozwól mi Ciebie zobaczyć. Wtedy Bóg powiedział: Mojżeszu, nie możesz mnie zobaczyć, bo jeśli byś mnie zobaczył, zginąłbyś. Dlaczego padają takie słowa? Bo mówimy o świętym Bogu. Dlatego, że nie istniał do tej pory żaden człowiek, który by był od urodzenia po śmierć swoją oddzielony od grzechu. Jest tylko jedna istota, ale był to Bóg w ciele człowieka, Jezus Chrystus, który narodził się jako nieskazitelny baranek i przez całe swoje życie zła nie popełnił, aż skonał na krzyżu. Ale mówimy o nas, ludziach. Nie było takiej istoty, nie było takiej istoty. Biblia wyraźnie o tym mówi. Tylko Bóg jest święty. I tu jest właśnie problem.
Dlatego, że Bóg nie pozwolił siebie zobaczyć, dlatego czytamy w Biblii, nikt nigdy Boga nie widział. Nikt nigdy Go nie zobaczył tak naprawdę. Dlatego, że każdy by w tym momencie umarł. Ponieważ ten grzech, który w ludziach jest, w nas, wszystkich, którzy tu jesteśmy i wszyscy, którzy chodzą po ziemi, mają niestety za uszami. Są nieświętymi, jesteśmy nieświętymi istotami. Mamy mnóstwo niegodnych myśli. Ileż to myśli w ciągu dnia niegodnych, którymi nie chcielibyśmy się podzielić z innymi ludźmi, przechodzi przez nasz umysł. Nie tak jest z Bogiem. A więc Bóg jest święty. I ta Jego świętość powoduje, że tak jak mówi Biblia, On jest jak ogień trawiący. Jest ogniem trawiącym. Bóg jest święty. Tak jak powiedziałem, cała wszelkie istoty niebiańskie, duchowe skłaniają się przed Nim, drżą przed Nim, bo On jest święty. Świętym Bogiem. Kochani, Biblia mówi też, i wybaczcie, że tak troszkę na początku jest strasznie, ale musimy mówić o Bogu takim, jakim On naprawdę jest. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. To nie miejsce i czas na to, żeby sobie tam jakieś historyjki opowiadać o tym, jakim Bóg nie jest. Zależy nam na tym, aby poznać Boga naprawdę. A więc, kochani, straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Oj, straszna, jeśli trwamy w grzechu, bo przyjdzie taki dzień, że ta świętość Boża nagle eksploduje. Skończy się czas cierpliwości i Bóg będzie musiał tą swoją świętość wyrazić. I Biblia mówi wyraźnie, że będzie coś takiego jak sąd. Sąd, w którym świętość Boga objawi się. I to, co nieświęte, zostanie skazane. Wielu ludzi mówi, że Bóg akceptuje cię takim, jakim jesteś. On cię takim, jakim jesteś, kocha bez względu na to, co robisz i bez względu na to, w jakim bagnie tkwisz, zawsze cię zaakceptuje i nie chce mieć nic wspólnego z twoim grzechem, więc nawet na niego nie patrzy, nie myśli o nim, więc tak naprawdę zawsze jest z tobą i nigdy cię nie sprowadzi do jakiejś refleksji, żebyś się zmienił. Wielu ludzi tak mówi. Ale tak Biblia nie naucza. Bóg jest święty i chcę to po raz dzisiaj któryś nasty z kolei mocno zaznaczyć. On jest święty. Kochani, świętość. Myślę, że nikt na tej sali nie ma tak naprawdę w 100% poznania tego, jaka to już jest świętość. Jak czysta i nieskazitelna świętość. Nam jej niestety brakuje. Powiada Biblia, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, właśnie tej świętości, chwały Boga. Ale Bóg nie tak naprawdę nie akceptuje każdego stanu. On akceptuje tylko jeden stan, o którym zaraz powiem. Niektórzy mówią, On cię kocha, więc możesz robić, co chcesz. On cię kocha, więc żyj jak chcesz, bo przecież miłość tego drugiego chce, abyś był szczęśliwy. Oj, kochany słuchaczu dzisiaj. Dlatego, że On cię kocha i właśnie dlatego, że On cię pokochał, posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa na ten świat, bo wiedział, że On jest świętym Bogiem i nie może mieć nic wspólnego z nieświętą istotą, dlatego postanowił rozwiązać ten problem. Posłał swojego Syna na świat. Aby On umarł na krzyżu Golgoty i w ten sposób uświęcił lud, który w Niego uwierzy. I dlatego, i to jest jedyna szansa dla człowieka, właśnie przez krzyż Golgoty, przez dzieło Pana Jezusa, przyjść do Ojca, bo opowiada Boże Słowo, jest jedna droga do Ojca, Jezus Chrystus. Człowiek nie da rady. Nie ma szans. Nie jesteśmy w stanie wykrzesać z siebie świętości. Nie. Dlatego Pan Bóg powiedział i uczynił. Pośle swojego Syna, aby ten przyjął karę za wszystkich ludzi. I w ten sposób tą świętość, której ja oczekuję, jakby podarował tym ludziom. Powiada Biblia,
że właśnie w Jezusie jesteśmy usprawiedliwieni, innymi słowy, uświęceni przez krew Pana Jezusa Chrystusa. Ja to będę to jeszcze pewnie tłumaczył i jeszcze jaśniej o tym mówił. Ale chciejmy to dzisiaj zrozumieć, kochani, że Bóg jest święty i wokół Niego nie ma niczego, co jest nieświęte. I to jest wezwanie dzisiaj, mocne wezwanie dla nas, bo od razu rodzi się pytanie. Z pewnością każdy z nas teraz przed oczami ma swoje życie nieświęte, niegodne. Ja sam przecież, rozważając swoje własne życie wstecz, patrząc, nie miałbym szansy mieć coś wspólnego, czegokolwiek wspólnego z Bogiem. Pewnego jednak dnia usiadłem na swoim łóżku, w tym swoim nieświętym ubraniu i w tym swoim nieświętym życiu. Usiadłem na łóżku i wzniosłem oczy ku górze i powiedziałem tak: Boże, czytam w Biblii o Tobie i patrzę się na swoje życie. I ja widzę, że Ty jesteś święty, a ja święty nie jestem. Więc jak to jest? Jak to jest możliwe, żeby do Ciebie dotrzeć, żeby być z Tobą, żebyś mnie zaakceptował, żebym mógł się cieszyć pokojem z Tobą i już nigdy więcej nie patrzeć na moją przeszłość? Wtedy pamiętam, pomodliłem się: Panie, zmień moje życie, odmień je. I pamiętam, wtedy w tej pokucie, ponieważ patrzyłem wstecz i widziałem tą całą nieświętość mojego życia. Oj, to nawet nie jest nieświętość, to była po prostu hańba człowieka. A więc z tych wszystkich rzeczy, z których korzystałem, to jest hańba i grzech. Ale Bóg się zmiłował. Bóg okazał łaskę i tę samą łaskę, którą mnie okazał wtedy, 9 lat temu, ma tę samą łaskę i dziś dla Ciebie, jak tu siedzisz. Nie musisz dalej chodzić w tych nieświętych ubraniach. Nie musisz. Możesz dzisiaj za sprawą Boga pożegnać się z tą wielką granicą, jaka Ciebie od Niego oddziela, a mianowicie Twoim grzechem. Możesz się z tym pożegnać, ale nie poprzez jakieś tam wymyślne praktyki. Jest tylko jedna droga. Jest nią Jezus Chrystus. Ten, który przyszedł jako święty Bóg i sam poniósł karę za Ciebie i za mnie. Kochani, i w ten sposób, w ten oto sposób chciałem tak naprawdę zobrazować choćby jedną cechę Pana Boga, mianowicie świętość. Można by o świętości Boga mówić i mówić, ale wierzę, że to dzisiaj wystarczy na ten czas. Widzicie, powstał ogromny problem. Bóg jest święty, a człowiek nie. I jak ten Bóg, jak ten człowiek mają się ze sobą razem?